Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stawelski i Jackie. Witamy Was w następnym spotkaniu, przedświątecznym spotkaniu z płytami winylowymi. Słuchajcie, Jackusia puszczę wolno. Tak, Jackus już jest wolny. Witam Was, jak wspomniałem, zapraszam do ostatniego spotkania tuż przed świętami wielkanocnymi z płytami winylowymi. A zacznijmy od czego? Od Italo Disco. Słuchajcie, Italo Disco. Nie. Zaczniemy od zmian okularów. No i teraz pora na Italo Disco. Italo Disco, lata 80. Zyx Records, Bernhard Mikulski wydawał takie płytki. To mamy największe przeboje Italo Disco numer 7, gdzie mamy m.in. Eddie Huntingtona, Mike'a Marino, Ken Laszlo. Oprócz tego, co tam jeszcze? Sabrina, zdaje się, tutaj była. Gdzieś to już widziałem. Chyba, że na następnej płytce. No dobrze. To jest ósemeczka. Teraz mamy siódemeczkę. Cleo. To chyba nie ta Cleo. Swan. Attack. Joe Yellow. Laser Dance. Kingi Go. Scotch. P4A. Koto. T-Arc. Tacy wykonawcy na tych płytkach. Teraz jeszcze składaczek. Podwójny także, ale trochę już inna muzyka, 20 Dance Hits, Maxi Dance Sensation, muzyka Maxi do tańczenia. A tu m.in. DKLF, Dr. Alban, MC Hammer, DMA, Daffy Duck, Soul Patrol, Red Star, Desiree, Gemtronic, Bizarre, Massive Attack, MC Sarah and the Really McCoy, tacy wykonawcy. Jeszcze jeden składaczek i to nie ostatni. Hits News Brand New. KTL wytwórnia. Składaczek był ostatnio prezentowany i został sprzedany. To kopia trochę słabsza, zwłaszcza okładki. A tu m.in. Madness, Eurythmics, The Fleers, Eddie Grant, Derry Holland, John Oates, Philip Goodhand Tate, Tears for Fears, OMD, Richie O'Povery, Alan and Denise, Taco. Tacy mniej więcej wykonawcy. I chyba już ostatni, nie, składaczków jeszcze sobie tu zmienię. Super Hit Power 76. Przede wszystkim glam rock, Kenny, Smokey, Suzy Quattro, Ken. Oprócz tego Harpo, z country mamy Glenna Campbella i Rhinestone Cowboy. Co tam jeszcze takiego było fajnego? Coś jeszcze, Heartbeat, Show Wady Wady, też dobre. The Temptation, to znowuż Glasshouse, to znowuż Funky. I jeszcze Super Hits, Italo Super Hits, Sommer 83, nie wiem jak po niemiecku. Dobrze, Summer 83, Super Hits, Albano Ruina Power, Richie O'Povery, Umberto Tozzi, Toto Cotugno, Rondo Veneziano, Pupo, Mina, Riccardo Fogli, Albano Ruina Power, Umberto Tozzi, Gloria, w Anglii w ogóle nieznana wersja Sary Brightman. Gloria była znana, Richie Poveri, Mamma Maria, Adriano Celentano, Dżungla di Sita. Tacy wykonawcy mniej więcej z takimi pioseneczkami. Jona Louis i On the Other Hand There is a Fit. Po drugiej stronie ręki, gdzie jest pięść. Czyli nie ramię, nie łokieć, tylko ta strona. To jest właśnie tytuł tej płyty, Double i album Double, zdaje się, nie, i album Blue, tak, dlatego wszystko Double, album Blue, wszystko na Blue, dlatego zrobione. Pierwsza strona, trzeci kawałek, największy ich przebój, Kapitan jej serca, The Captain of her heart, Your prayer takes me off, Ranton Moon, Urban Nomads, Love is a plane, miłość jest samolotem? Ciekawe, ok. Paul Simon, The Rhythms of the Saints. Paul Simon, reedycja z 2016 roku. Deep Purple, Fireball. I Mattia Bazar. Ach, przypomniałem sobie. Najbardziej mi się podobał kawałeczek Solo 2. A tu mam album bez tej piosenki. Album się nazywa Simplicita. I tu fantastyczny album, tu Simplicita, czyli tytułowy kawałeczek, a taki chyba drugi przebój Mattia Bazar, ale solo to dla mnie number one, Simplicita number, też 1A, ok. 1A, ok. Louis Armstrong i jego gwiazdy w koncercie
polskie wydanie, Paul Jess to wydał, podwójny albumik, płyty chyba mintowe, możecie sprawdzić na stronie www.popmaster.pl, jak nie stanie płyta, ale z tego co pamiętam mintowa, ten jedna i druga podwójny album. W przeciwieństwie do tamtej płyty, ta ani okładka, ani płyta nie jest mintowa, ale zapewne o ile pamiętam jest tania. Idea, Bee Gees, no idea jak droga jest, ale jak drogi jest, no idea jak drogi jest album Idea grupy Bee Gees. Ok, The Very Best of Edith Piaf, bułgarskie wydanie, pięknie brzmi, proszę bardzo, dla fanów Edith Piaf, lubię posłuchać od czasu do czasu Edith Piaf, bo fajny głos, fajne pioseneczki, to jest dużo fajnych pioseneczek, fajne głosy. ABBA, największe przeboje, podwójny album The Best of ABBA. Też od czasu do czasu lubię posłuchać, nie zawsze. 120 zł, znaczy 1200 zł to kosztowało swojego czasu. London Boys, The 12 Commandments of Dance, 12 przykazań tańca. London Boys, słuchajcie, w Polsce wybory są za 2 tygodnie, w Wielkiej Brytanii na jesieni. I na burmistrza Londynu będzie startował między innymi ten sam pan, który jest w tym momencie burmistrzem, pan Khan. Pan Khan będzie startował na burmistrza Londynu znowuż, chociaż nie jestem zadowolony, bo teraz wjechać do Londynu, to muszę zapłacić. Do centrum Londynu to 25 ponad funtów, a w ogóle tylko już na obrzeżu Londynu od tamtego roku, od sierpnia 28, muszę 12,50 zapłacić. Także każdy wjazd, zahaczenie o Londyn to 12,50 dziennie. No a do czego dążę? Bo ten pan będzie miał oczywiście swoje tam jakieś reklamy radiowe, telewizyjne, w internecie i tak dalej. I jednym z tych dżingli reklamowych będzie mój film, który nagrałem 6 lat temu na Notting Hill Carnival. Film ma 14 sekund długości. No i poproszono mnie o udostępnienie tego filmu do właśnie do zrobienia reklamy dla pana Khana. No i się zgodziłem. Bezinteresownie oczywiście, żadnych tantiemów z tego nie będę miał. Także sama radość taka wewnętrzna z tego, że ileś tam milionów ludzi obejrzy ten filmik. Słuchajcie, możecie się zresztą sami obejrzeć, jeszcze przed Londyńczykami, patrzcie. Tak, to właśnie ten film będzie niebawem bardzo popularny, mam nadzieję, że będą mieli kasę na to, żeby ta reklama w telewizji leciała i w internecie, to będzie bardzo popularny. A London Boys też był bardzo popularny, ale już nie ma go, zresztą chyba główni bohaterowie, główni artyści z tego zespołu nie żyją, zginęli w wypadku samochodowym. Ale co my tu mamy? Requiem, Kim Ballet, Harlem Desire, Chinese Radio, Wicked Woman, My Love, London Nights, I'm Gonna Give My Heart, El Martinero, Dance, 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 Sandra, The Midi Dance. Takie kawałeczki. I teraz pora na muzykę. Na muzykę. Zaczniemy od lodów. Lodów na patyku. Czwarta część. I tu mamy m.in. Cliffa Richarda, Billy Haleya, Bobby Helmsa, The Coasters, Jerry and the Peacemakers, Robin Merlin, Barry Mann, The Rookies, Jerry Lee Lewis. Tacy mniej więcej wykonawcy. Prawdopodobnież ominięto jedną pioseneczkę, The Crystals, bo tu ktoś napisał Da, Du, Ru, Run, Run. Z totalnym błędem, ale The Du, Run, Run na pewno miał na tym na myśli kawałeczek. Także prawdopodobnie The Crystals, The Du, Run, Run nie ma na tej płytce. No jeszcze raz Lody na patyku, część piąta. Czwarte były dwie części, czwarta i czwarta A. Tu mamy muzykę z filmu z czwartej części, a to jest z piątej części podwójny album. I to m.in. Bobby Darin, The Diamonds, Chuck Berry, The Fleetwoods, Little Richard, Sam Cooke, Jerry Lee Lewis, Brian Hyland, Fabian, The Coasters, Bobby Darin, Chieftains. Ok, Polanka, ja cię sonę, ilu fantastycznych wykonawców i to część tylko wykonawców podałem. To pamiętacie taki filmik, może pani pracowała chyba w stoczni jako spawacz, a po godzinach pracy szła gdzieś tam na salę i trenowała taniec. Taniec trenowała, by wziąć udział w konkursie. Pani się nazywała, miała w tym filmowym, jak ona miała na imię? Max? Max? Nie, inaczej chyba. A film się nazywał Flashdance. Nazywa się
i Flashdance tytułową piosenkę zaśpiewała Irene Cara. Flashdance, What's a Feeling. Oprócz tego jeszcze to tam Shandy, oprócz tego mamy jeszcze Johnny Jose Esposito, oprócz tego kto tam jeszcze, Michael Sambello, Kim Carnes, fantastyczne kawałeczki, fantastyczny film, a ja nie mogę sobie przypomnieć, jak pani miała na imię, filmowa pani. No w każdym razie bardzo fajny film, bardzo fajna muzyczka i na koniec jeszcze jedna muzyka z filmu, 75 rok albo nawet 74 rok, Adriano Celentano kręci film, bo on jest i piosenkarzem, i reżyserem. Myślałem, że jego kariera zaczęła się właśnie od tego filmu. Kariera piosenkarska, ale nie, on dużo wcześniej startował w Sanremo w 62 roku, później w 63 znowu startował, też powtórzył sukces, bo chyba w 62 drugie miejsce zajął. Mimo że plecami do publiczności był odwrócony i śpiewał, w 63 chyba już pierwsze miejsce zajął. No i do czego dążę? W 74 czy 5 kręci film i chciał, żeby ktoś mu zaśpiewał pioseneczkę tytułową do filmu. No i nie podobało mu się to, co ludzie prezentowali. Postanowił sam nagrać kawałeczek i później był wielki, wielki przebój. Jupidu, jupidu. Dla mnie to największy jego przebój, większego nigdy przed tym, ani później nie było. Dobrze, słuchajcie. Wszystkim wam życzę udanych, wesołych, spokojnych świąt, bogatego zajączka, mokrego śmigusa, dyngusa, bo pogoda w poniedziałek ponoć ma być fantastyczna. W niektórych regionach Polski ma być 20 stopni. Także spokojnych, wesołych świąt życzę wam i sobie też tego samego życzę. Trzymajcie się, do widzenia, do zobaczenia po świętach. Hej!